Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia kupuje on podejrzaną ciężarówkę za 1 zł. Okazuje się, że są w niej ukryte niesamowite skarby. Zobacz odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9,5 tysiąca kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay. Tak się składa, że Gplayka właśnie wysłała mnie na zakupy. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na rynku i chciałbym Wam bardzo podziękować za 1 500 000 subików, które wbiliśmy na moim kanale. Jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu, oczywiście zostawcie już teraz subika z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. I lecimy oczywiście po 2 miliony. Wpadajcie również do sklepu gplay.pl po super ciuchy i gadżety, a my tymczasem lecimy, słuchajcie, po zakupki. Kupimy sobie jabłuszka, na pewno się przydadzą. Moi dzieciaki uwielbiają Gplayeczka i Gplayek właśnie bardzo lubią różne właśnie owoce, warzywa, dlatego zrobimy tu małe zakupki i coś na obiad jeszcze, myślę, że takie kraby kupimy, homara, dokładnie tak, i teraz idziemy, ogólnie tu jest bardzo tanio. Dzień dobry, ile zapłacę za te rzeczy? Dwie sztabki złota, przecież to jest jak za darmo. Proszę bardzo, proszę pana i dziękuję oczywiście za te piękne zakupki, także idziemy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę mnie nie zaczepiać, bo ja się tutaj spieszę, lecę do domu. O co panu chodzi? Proszę pana, mam dla pana bardzo dobrą ofertę sprzedaży. Proszę pana, zapraszam. Ja jestem Franek i zapraszam za mną. Ja mega dobrą ofertę mam dla pana. A pan dziwny jakiś, pan kurczę, jakiś dziwny, ma blizny na twarzy. Ja się trochę boję. Jaka to oferta? Co pan mi chce wcisnąć, co? Jakie blizny, proszę pana, zapraszam, ja mam do sprzedania ciężarówkę, taką ciężarówkę bardzo fajną, zapraszam do samochodu, za tylko i wyłącznie 1 zł, tak, 1 zł, ciężarówka, proszę pana, taka okazja, to się panu w życiu nie trafi, naprawdę, ale to się prosi o jakąś, nie wiem, podpuchę, to jest jakaś ściema na bank, no jak ciężarówka, chwila, sprawdzimy, ciężarówka 1 zł, no i co to za ciężarówka, wow, dosyć spora ta ciężarówka, widzę, i to niby 1 zł, to ja zapłaciłem więcej za warzywa i owoce tutaj na rynku, a pan mi chce powiedzieć, że ta ciężarówka kosztuje tylko 1 zł? Proszę pana, dlatego, bo niestety, no ja się śpieszę, bo wyjeżdżam, proszę pana, na wakacje i nie mam komu jej zostawić po prostu i już nie jeżdżę zresztą. No dobra, tak, sprawdzimy, to biorę to. Ona jest chwila zarejestrowana, już sprawdzimy. O, ma tutaj numery rejestracyjne, widzę. Okej. Okay. Tylko trochę jest problem, bo tak średnio jeździ, wie pan, musi pan tam naprawić jakiś silnik. Spokojnie, ale dobra, ja się znam na mechanice samochodowej, to go przywrócę do super kondycji. Także dziękuję bardzo za transakcję i do widzenia. Do widzenia. Ja nie mogę. Kurczę, kupiłem ciężarówkę za 1 zł, ale jaja, taniej to wyszło niż te zakupy, na które mnie wysłała Gplayka. Zobaczcie w ogóle, co tu mamy, sprawdzimy, jak to wygląda. Możemy sobie tutaj usiąść. Wow, jest kierownica. A może ja bym tak został teraz kierowcą tira? Ej, patrzcie, tutaj coś jest w ogóle. Ej, to jest jakaś skrzynka. Skrzynka zabezpieczona na kod. Ciekawe, czy coś jest w środku. Pewnie on już zabrał, znając życie, wszystko. No, powiem wam, że naprawdę, naprawdę pokaźna ciężarówka. Okej, tutaj też widać, zarejestrowana jest, także fajnie. O, Gplayek, słuchaj, cześć, tak się składa, że kupiłem właśnie tą ciężarówkę, jak ci się podoba? Jacie, no, kozacka jest, ale całą ciężarówkę, po co nam cała ciężarówka w ogóle, co? No, synku, wiesz, ile za nią zapłaciłem? Tylko 1 zł. Nie wiem, czy tu jakaś podpucha, czy nie, ale zobacz, może tutaj coś będzie, słuchaj, schowane, nie wiem, może on coś przewoził, wygląda na dosyć pustą, w sumie nic tutaj nie ma za bardzo, synku, i nie wiem, wiesz co, stwierdziłem, że takiej okazji nie mogę, wiesz co, nie mogę przejść obok takiej okazji i kupiłem ją, po prostu ją kupiłem, zobacz, jak fajnie, możemy teraz na przykład na wakacje pojechać, całą rodzinką i zobacz, ile bagaży się zmieści, nie? Kozacko, tato, nawet sobie, wiesz co sobie zrobimy, możemy nawet tutaj, proszę cię, zrobimy takie sobie przejście i wiesz co, możemy tam w środku przerobić tak, żeby to był taki nasz tir i tam w środku mieć na przykład jakąś kuchnię, tak. Zrobimy taki dom, słuchaj, zrobimy taki dom, no powiem ci, że naprawdę fajnie to wygląda, w ogóle z przodu jest jakaś skrzynka zabezpieczona na kod i za bardzo nie wiem w ogóle, co to jest, wiesz, nie wiem w sumie, synku, gdzie ty tam włazisz, synku, co ty tu robisz? Dziwnego w ogóle. Ej, co to ma być? Ej, to jest jakaś kryjówka. Ej, chwila. Ej, tu jest jakaś. Synku, tutaj jest jakaś książka, poczekaj. Kod.
2547. I tutaj może, to może kod do tej skrzynki. Czekaj, synku. 2547. Idę szybko sprawdzić, idę spróbować. Okej. Sprawdzimy. 2547. Dobra, działa. Ej, tutaj jest jakiś monitor od kamery, synku. Sprawdzić, gdzie on wskazuje, co on pokazuje, no tak, w ogóle. Ale zobacz, że to jest bardzo w ogóle podejrzane. Zobacz, tato, zobacz. Dobra, poczekaj. Synku! Ja widzę pokład, to jest chyba pokład tej ciężarówki. W niej jest kupę pieniędzy pochowane. Ja nie mogę, no skrzynki pełne złota. No w sumie nie widzę, co jest w skrzynce, ale pełno diamentów i złota. Gdzieś w tej ciężarówce jest ukryty skarb. Musimy się tam jakoś dostać, wiesz? No wiem, ale tam przecież w środku nic nie było. To jak to niby, jak to jest schowane? Tam zobaczymy, A może właśnie było, tylko jest tutaj zastawione i musimy się po prostu tam dostać, synku. Ja, widzisz? Jest tutaj coś. Patrz, i są drzwi, ale niestety są zamknięte. Ja nie wiem, jak my się tam dostaniemy, ale dokładnie to widziałem na kamerze. Ja mogę od środka to zobaczyć. Mam tutaj podgląd i tam jest skarb, słuchaj. Kupiłem ciężarówkę pełną skarbów, rozumiesz, synku? Tato, słuchaj, zostaliśmy bogaci, rozumiesz? Musimy tylko się tam dostać jakoś. Czekaj. To wygląda, jakby tutaj coś trzeba było wsadzić. Widzisz, jest jakaś strzałka i takie tutaj miejsce, nie wiem, na jakąś kartę czy coś takiego. Tato, potrzebujemy jakąś kartę, co? Wiesz co, ja wiem, kto nam pomoże. Ja w szkole słyszałem o takim normalnie ale to jest trochę bandyta, wiesz? Ale nazywa się łamacz. A wiesz dlaczego łamacz? Bo łamie właśnie takie różne zabezpieczenia, kody i w ogóle, no. A myślałem już, że kości łamie ludziom, A dobrze, że tylko zabezpieczenia. Synku, to zrobimy tak, ja może go pójdę poszukać, wiesz może gdzie on jest? A tutaj jest niedaleko właśnie taki bar, chyba się nazywa Cztery Kawki, to tam idź zobaczyć, tam chyba on jest. Także, słuchaj, dobra, może to poczekaj, tutaj, ty trzymaj, zanieś do domu właśnie tutaj te produkty, żeby mama już tam ugotowała obiad, kupiłem wam dużo owoców. Tutaj jest ta kawka, nie? Tak, to ja lecę, tutaj. To trzymaj się, pasynku. Okej, słuchajcie, także pójdziemy tutaj do tego baru i znajdziemy tego łamacza i pomoże nam złamać ten kod, dostaniemy się do środka, bierzemy skarb i będzie nasz, calutki nasz. O, tutaj jest bar Cztery Kawki. Okej, także teraz się tutaj dostaniemy. Dzień dobry, ja szukam takiego kogoś jak łamacza, zna tutaj pan takiego łamacza i w sumie bym mógł tutaj, takie mleczko bym sobie wziął, od razu zamówił. Także to ten przy stole, chwilę, ktoś tu... O, tam ktoś siedzi, patrzcie, to chyba ten łamacz. On przynajmniej tak powiedział. Dzień dobry, można się dosiąść? Dzień dobry, jestem, spoko, siadaj. Ja tutaj mleczko sobie kupiłem, także jak pan chce, to można sobie chlusnąć. Czy pan to jest łamacz przypadkiem? Tak, ja jestem łamaczem, chodź szybko. Tylko cicho, to jest tajna informacja. A co chcesz, słuchaj, chcesz, to ciebie złamie wszystko, wszystkie kody, tak? Słuchaj, muszę się dostać za drzwi, które są, no tak naprawdę zabezpieczone takim urządzeniem, które wygląda jak piecyk. Jest taka strzałeczka czarna i nie wiem, jakieś wejście na kartę, czy coś tam trzeba wsadzić, żeby się drzwi otworzyły, nie wiem za bardzo co. Tak, słuchaj, ja wiem, już sprawdzam tutaj na moim monitorze, na którym ty nic nie zobaczysz, bo ja jestem łamacz i tylko ja widzę. Dobra, okej, mam tutaj już... coś masz, widzę, w skrzyni. Ej, to jest moje, słuchaj, to jest mój, właśnie to jest potrzebne, słuchaj, nie interesuj się. Dobra, słuchaj, złamię dla ciebie ten kod normalnie, usunę te zabezpieczenia, ale pod jednym warunkiem. Połowa tego, co jest w środku, jest moja. Połowa. Co? Oszalałeś? Ale to moja ciężarówka, ja ją kupiłem i całe to, co jest w środku, skarb jest moje i sprawdzę teraz na kamerze. Chwila, sprawdzę, czy wszystko dobrze. Skarb jest cały, widzę, jeszcze nikt go nie ukradł, także całe moje szczęście. Nie chcę twojej pomocy, inaczej sobie poradzę. Dobrze, słuchaj, to nara, to w takim razie nie masz tutaj wstępu, rozumiesz? Nie masz wstępu do bar Cztery Kawki, tak, wynoś. Będę się sobie stąd, tu przychodził na kawkę, żeby się z tobą rozprawić, cwaniaku. Zobaczymy. Jeden. Tyle, kurczę, chce pieniędzy ode mnie. Połowę pieniędzy, połowę mojego skarbu chciał. Co on sobie myśli, że ja tak łatwo będę odpuszczał, samemu sobie rozbroję? Patrzcie, jakaś skrzynka. O, drabinki przydadzą się. Tutaj jest, na wystawie też jakiś mieczyk. Słuchajcie, ten tutaj się na mnie cały czas patrzy. A co jak ja bym się tam zakradł, bym wziął drabinkę i po prostu sobie wziął ten łamacz. Ja widziałem, że on tam coś ma w skrzyni. Możliwe, że dzięki temu bym mógł otworzyć tą, po prostu te drzwi. Także słuchajcie, po cichutku się... O, on tu jest. O nie. Co on tam coś je? Dobra, jest zajęty. Także rozbijemy tutaj szybę, żeby tylko nie usłyszał. Bierzemy kartę i może mu jeszcze weźmiemy komputer. Co ty? I co, cwaniaku jeden? Nie. Ała. Co ty robisz? Mam, zabrałem ci normalnie kartę, także teraz będzie moja. O, lepiej uciekaj stąd, zjeła. O nie, z takim mieczem ty!
ja ci pokażę, słuchaj, wezmę swoich ziomeczków i po tobie będzie, rozumiesz? Tak, nie boję się ciebie, nie boję się ciebie, cwaniaku. Dobra, słuchajcie, uciekamy, teraz będziemy musieli sprawdzić, czy ta karta działa i czy dzięki niej będę mógł otworzyć właśnie tego tira. Chwila, gdzie to było? O, tutaj, tutaj. Zapomniałem już, gdzie jest mój tir, w ogóle zabrałem mu nawet kompa, ale jaja, za to, że był taki niemiły dla mnie. Okej, ciężarówka i to już nie jest na sprzedaż, nie jest wcale za 1 złota, zabierałem. Synku, synku, tak? Odniosłeś rzeczy dla mamy? Tak, odniosłem rzeczy dla mamy i słuchaj, ciasteczka dała dla nas, jakbyśmy byli głodni zatem. Niam, 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 niam. Słuchaj, z tym łamaczem to ja trochę zadarłem, wiesz co? Podpadłem mu i wziąłem w ogóle, zabrałem mu kartę po cichaczu i w sumie komputer jego, nie wiem, czy on jest niebezpieczny bardzo. Jaku tato, wiesz co, no nie wiem, słuchaj, on jest podobno ma jakichś ziomeczków, ale słuchaj, jak będziemy bogaci, to wiesz, to sami będziemy mieć swoich ziomeczków normalnie i policzymy się z nim, zatem no, super. Wykupimy sobie całe miasto. Dobra, także teraz uwaga, chwila prawdy. 3, 2, 1. Działa, synku, możemy otworzyć te drzwi. A co jest w skrzyniach? Masa diamentów. Ja nie mogę. Bierzemy wszystko, synku. Wszystko. Ale może zostawmy trochę jeszcze, wiesz co, na później. Wiesz co, ja może trochę odłożę tutaj. Chodź, weźmiemy trochę diaksików i idziemy się zabawić, idziemy powydawać te pieniądze. Na szczęście mamy tutaj pilnie strzeżony, słuchaj, zamknięcie, także nikt się tutaj, mam nadzieję, nie dostanie. Chodź, idziemy do sklepu i będziemy się cieszyć naszą nagrodą. Ja, widziałeś, z jednej złotówki zrobiliśmy tyle kaski, to było najlepsze, co może być, synku. I musimy kupić teraz ochronę, no, co tam? A mógłbym za tego diamencika wziąć swoją, bo wiesz co, ja normalnie taka dziewczyna mi się spodobała, to ją na randkę zaproszę, co ty myślisz, co? No dobra, słuchaj, to ja byś ją wziął na randkę za tego diamencika, ja tutaj idę, słuchaj, kupować rzeczy, także pa, na razie, trzymaj się. Okej, słuchajcie, także bierzem, o, tą maszynę tutaj kupuję oczywiście, bez względu na to, ile ona kosztuje. O, pralkę kupimy dla G-Playki, zmywarkę nową, okej, wszystko, słuchajcie, wszystko, komputery, kamery. Ej, ale ja nie wiem w sumie, czy wziąłem wystarczającą ilość pieniędzy na tyle komputerów. To dla G-Playki, to dla G-Playka, G-Playeczki i dla Janka. Dla każdego będzie komputer, jeszcze nowy telewizor albo ten największy telewizor. Dobra, okej, słuchajcie, ogólnie chyba wziąłem za mało pieniędzy, bo wziąłem tylko 27 diaksów, a to kosztuje na bank więcej. To ja szybko idę, w ogóle muszę się rozejrzeć, czy wszystko w porządku. Okej, widzę, że jest w porządku, na kamerze sprawdziłem, ale nigdy nie wiadomo, czy ktoś tutaj... O nie, patrzcie, policja! Co policja tutaj robi? Ej, co oni się czają na moją ciężarówkę? Ej, po chwilę musimy się dowiedzieć, o co chodzi, co on kombinuje. To jest ten właśnie numer rejestracyjny. Tą ciężarówką ukradziono $1 000 000 z właśnie tego banku. Słuchajcie, musimy znaleźć osobę, która... O, dzień dobry, proszę pana. O, dzień dobry, witam panowie, co tutaj robicie? To nie jest na sprzedaż, nie na sprzedaż. Ale... Okej. To jest pańska ciężarówka? No tak się składa, że moja, tak. Kupiłem ją od takiego pana i w sumie niedługo będę z tą odjeżdżał, także jak panom tutaj przeszkadza ten sprzęt, no to po prostu ja może odjadę, co? Po pierwsze, dostaje pan mandat za parkowanie. Po drugie, na ziemię w tej właśnie chwili jest pan aresztowany. Jak to na ziemię? Ale chwila, tak. za co? Ja tylko kupiłem tą ciężarówkę od pana pewnego, no. Proszę pana, niech pan tutaj nas nie kłamie, bo my wiemy, ta ciężarówka, tą ciężarówką ukradziono z banku, dokonano napadu i ukradziono $1 000 000. Pan to rozumie, to jest właśnie ciężarówka złodzieja. Pan jest tym złodziejem, niech pan idzie za mną w tej chwili na ziemię. Nie, ja ją kupiłem od takiego bandziora, no ja mogę wam, nie wiem, jakiś rysopis czy coś zrobić, no nie wiem, proszę pana, no to tak być nie może, to ja nie ukradłem tych pieniędzy, przecież są kamery, no. Zapraszam do samochodu, pan wszystko na naszej tutaj komendzie wyjaśni. Proszę pana, jakie kamery, dobra, no już nie, musimy wycofać. I co, ja teraz pójdę do więzienia siedzieć? No pan sobie chyba żartuje, ja mam rodzinę, dzieci, no. Proszę jak to pana, możliwe? Proszę pana, tak to jest możliwe, że to pan prawdopodobnie stoi właśnie za tym napadem. Pan jest przestępcą i jeszcze pana tutaj kłamie. Dobrze, proszę pana, zapraszam tutaj do aresztu. Pan się wytłumaczy, stanie pan przed sądem i pan zobaczy, co to znaczy po prostu kraść, tak? Zapraszamy. Co? Nieprawda, kurczę, ja się tak nie dam łatwo, tym cwaniaki. Ej, dajcie mi spokój, co oni mnie tu atakują? Ej, atakują, dajcie mi spokój, dobrze, już się poddaję się. Niech pan robi ze mną co chce, tylko dobrze, mi nie róbcie krzywdy, okej? Okej, dobrze, proszę pana.
pana zadzwonimy do pańskiej rodziny i poinformujemy, że pan jest w areszcie. Oni przyjdą, to złożą pewnie jakieś zeznania, a pan musi złożyć za chwilę wyjaśnienia, ale pierw pan trafi do aresztu. Że się to dobrze skończy po mojej myśli, że mnie za moment wypuścicie, bo to jest jakaś kpina. Ja kupiłem tą ciężarówkę od jakiegoś człowieka, który może ukradł po prostu te złoto z tego z banku, ale proszę, to nie ja byłem. No ja nie wiem. Dowiemy się, proszę pana, idę po jakiejś osobie, która pana przesłucha, proszę się nie ruszać stąd. Dobrze, spokojnie. Ja nie mogę, zostałem zamknięty w areszcie. Czy wy to widzieliście? Zamknięty w areszcie za to, że sobie kupiłem ciężarówkę? No bez przesady, muszę znaleźć, jakoś się stąd wydostać. Może kanalizacją? Słuchajcie, jest nawet tutaj takie coś do przepychania talety. W sumie, słuchajcie, tutaj coś jest, szyb wentylacyjny. Ej, a gdybym tak uciekł szybem wentylacyjnym? W sumie, po pierwsze, moglibyśmy się podsadzić złotem. To jest pierwsza opcja. Takie schodki można by, słuchajcie, zrobić. Druga opcja to jest, możemy wziąć dywaniki, też się nimi podsadzić. Ale mam przecież tutaj jeszcze taką beczkę. Beczkę, w sumie nie pamiętam. Aha, to jest z tego tira przecież beczka. I w sumie dzięki niej mogę się tutaj... O, mam nawet drabinki, słuchajcie. Drabinkami się tutaj mogę wydostać. Nazwałem, aha, normalnie jakie słabe zabezpieczenia. Nie przeszukali mnie. Ej, o nie, tutaj są jakieś dziwne rubale. Ej, dajcie mi spokój, rubaki. Co wy tutaj chcecie? Czego chcecie? To są może ochroniarze, normalnie policjantów, nie mam pojęcia. Ej, co tutaj jest? Czekajcie. O nie, tutaj pójdziemy na komendę. Tutaj nie chcemy iść na komendę, my się chcemy stąd wydostać, ewakuować na świeże powietrze. Tutaj jest dosyć jasno, może to jest już świeże powietrze. O nie, policjanci widzieli mnie, widzieliście? Co ja teraz mam robić? Czekajcie, sprawdzę, czy w ogóle moja ciężarówka jest pełna. Dobra, widzę. Złoto jeszcze nie zostało skradzione, na szczęście. Policjanci na razie jeszcze nie zebrali, czyli nie wszystko stracone. Okej, słuchajcie, na trzy wyskakuję stąd. Raz, 2, 3. O nie, policjanci mnie widzą. Dobra, uciekamy, gdzie tylko pieprz rośnie. Dobra, po drzewie, pyk, hopsa, żebym tylko nikt mnie nie zobaczył i nie złapał tutaj. O nie, tutaj są ludzie. O, synku, zostałem zamknięty w areszcie, musimy uciekać, szybko, wchodź do samochodu. O nie, tutaj nie ma kluczyków do tego, ty prowadź, synku. Dobra, tak, dawaj. Tato, ja umiem, no dobra, jedziemy. Tato, słuchaj, właśnie zostałeś aresztowany. Dzwonili do nas z policji. Czekaj, stój, synku. Czekaj, widziałem tutaj na wystawie super zbrojki. Musimy się uzbroić, bo nie wiadomo, co nas będzie czekać. Dobra, dywanik szybko tutaj układamy. Wkradamy się tutaj, synku. Jaką chcesz zbrojkę? Może weź sobie tą diamentową, co? Ja chcę tą diamentową, słuchaj, ona będzie genialna, pasuje mi świetnie. No i dobra, to bierz, synku, a ja tutaj patrz, jeszcze są narzędzia, mamy tutaj pieniążki, ja wziąłem i kupiłem całą masę fajnych rzeczy. O, ciasteczka jeszcze weźmiemy. Dobra, tutaj są jakieś w ogóle rzeczy do trollowania, to też będziemy mogli. Ale co się stało, słuchaj, dlaczego ktoś cię w ogóle do więzienia wsadził, co? Słuchaj, o to chodzi, że tak się składa, że, o kurczę, jakie łuki strzały, jakie fajowskie. Dobra, bierzemy takie. Faje, TNT teleportujące, dobra, chyba starczy w sumie, wampirowe jeszcze są strzały, chodź, uciekamy, zostawimy tutaj tylko pieniążki, wiesz co, tak się składa, że chyba kupiłem tą ciężarówkę od jakiegoś przestępcy, który obrabował bank, rozumiesz? O nie, tato, tylko nie to, słuchaj, to teraz będą nas ścigać do końca naszych dni, rozumiesz, tato? Ja ci, co to się dzieje, jakie dziwne strzały? Nie wiem, tato, poczekaj, patrz. Ja nie mogę, pajkie mam strzały, dzięki którym mogę strzelać z TNT. Ty, synku, wiesz co musimy zrobić? Musimy wziąć teraz tą ciężarówkę i gdzieś nią zwiać, jak najszybciej się da, albo wziąć cały łup po prostu ze środka. Nie wiadomo tylko, gdzie jest ten przestępca, może on tutaj chce, słuchaj, nas okraść. Poczekaj, sprawdzę szybko na kamerze. Dobra, na razie nie widzę nic. Słuchaj, widziałeś gdzieś go może po drodze tutaj? Słuchaj, ja wiesz co, ja widziałam takiego dziwnego typka, który kręcił się koło naszej ciężarówki z takimi bliznami na twarzy. Czy to ten? To on, może on chce okraść naszą ciężarówkę, bo się dowiedział, że tam jest skarb, albo w sumie już wiedział to od początku. Dobra, musimy, słuchaj, synku, to sprawdzić. Ja szybko lecę, to jest niebezpiecznie, ty lepiej wracaj do domku, a ja idę się tu rozejrzeć i go pokonam jak coś, że nas za to, że mnie wrobił. Okej, dobra, po cichutku, słuchajcie. On gdzieś tutaj na pewno musi być, jeśli synek mówił, że on się kręci tutaj wokół tej ciężarówki, to na pewno tutaj gdzieś jest, słuchajcie. Zrobimy przy okazji może jakąś pułapkę tutaj na niego. Okej, w sumie znalazłem tutaj parę ciekawych rzeczy, także tutaj byśmy to mogli zrobić.
cyk, cyk, cyk. Dobra, dirta potrzebujemy, żeby to zasłonić i wsadzimy tutaj, słuchajcie, jakieś toksyczne kolce, płytkę naciskową, żeby te kolce aktywować i taką substancję trującą. Dobra, teraz wszystko przysłonimy i myślę, że go tutaj schwytamy w razie co. Okej, także tutaj jest trolek. Mam nadzieję, że tutaj wpadniemy, słuchajcie, i pójdziemy na górę. Będziemy oczywiście strzelać do niego z łuku. I opatrzcie, jest tam. Wystraszymy go trochę. Ale... Co jest grane? Skąd to się... Ale on ma kartę. On ma kartę, widzicie? Dobra. Taką samą ma kartę, jak ja zdobyłem. O, nie wpadł w moją pułapkę chyba. Patrzcie, dobra, coś tam się kręci. Idę. O nie! Zatruł się. O nie, co jest grane? Jacze, skąd dobra. To tutaj? Dobra, o co chodzi w ogóle? Dobra, teraz tylko muszę wziąć swoją... O nie, jakieś... Co się dzieje? Jakieś duchy tutaj są czy coś? Jacze, nie wiem, ale szybko muszę wziąć swoją całą ciężarówkę i pieniędzy i uciekać stąd. O nie! Co? O, to ty! O, co? Ty, jaką ciężarówkę pieniędzy? To jest... Co? Tak. Wiem, że chciałeś mnie wrobić, słuchaj. Ja nie mogę. Ale cienia, spokonałem go, widzieliście? Haha, ja myślałem, że będzie trudniej z nim było, a on już myślał, że tutaj mnie obrobi. Ale słuchajcie, w każdej chwili on się tutaj może zjawić, nigdy nie wiadomo. Musimy robić kolejne pułapki, albo jakoś odpalić tą ciężarówkę i ją uciec. Może uda mi się ją jakoś odpalić, czekajcie. Szybko lecimy, odpalimy, tutaj jest kierownica, okej. Okay, zanim on tutaj przyjdzie, nie wiadomo na co go jeszcze stać. Słuchajcie, może się gdzieś tutaj niedaleko odrodzić. Nie odpala, silnik byśmy musieli otworzyć maskę, szybko otworzymy maskę. Ale nie mam narzędzi potrzebnych, żeby ją otworzyć. Dobra, słuchajcie, teraz ja szybko lecę. Już nie pójdzie ci tak łatwo. Przyszedłem, rozumiesz? Teraz mam już jabłko, teraz już podobnie, rozumiesz? Kminisz bazę, koniec. Nie kminię, słuchaj. Pokonałem ciebie już przecież, ej. Co ty jeszcze chcesz ode mnie? Zaraz cię zakopię pod ziemię, rozumiesz? Mam takie super strzały. No? Ja mam totem nieśmiertelności, rozumiesz? I po prostu ja użyłem go, był to mój ostatni totem, a teraz biorę swoją kasę, lepiej się nie mieszaj, bo ty i tak trafisz do więzienia. W ogóle co tutaj robisz? Ja specjalnie cię chciałem wyrobić, żebyś trafił do więzienia, rozumiesz? No bierz te pieniądze, no. Zrobione, ja, dobra, wyciągaj okay, sobie biorę, je. Słuchaj, ja cię tutaj, słuchaj, gdzie chcesz zostać zakopanym, co? Jak to, gdzie chcesz zostać zakopanym? Co ty gadasz, słuchaj? Zostanie zakopany, zobaczysz, gdzie jasne. Chcesz być zakopany, w ciężarówce czy na zewnątrz? Nigdzie, słuchaj, nie chcę zostać zakopany, ja odjeżdżam, no to chodź tutaj, no to stań, zobacz, 3, 2, 1, bęc, spadasz, zakopałem cię, cwaniaku jeden, i co? O nie. I co, nie, i kto tutaj wydostanę. Rządzi? Tak, wydostanie się, no to dawaj. O, taki jesteś kozak, no to masz, czoła wampira, boom. Tylko to. I co ja teraz? Cię... Jeszcze dobra, ci dobra, mało? Słuchaj. Dobra, słuchaj, dogadamy się na pewno, słuchaj. Nie dogadamy dobrze, się, bęc. Ja nie mogę, ale ty, te strzały są to. Kozackie. Zobacz na to, podpalę cię, cwaniaku, i to już jest koniec. Odjeżdżam normalnie tutaj, odjeżdżam tą ciężarówką, biorę cały skarb. Dam ci kluczyki, słuchaj. Dawaj kluczyki, natychmiast, o ile tutaj jeszcze jesteś. Dobra, jesteś tutaj? Dobra. Tak, bo jestem, cię nie widzę. Jestem tutaj, jestem tutaj na samym dole. Czekaj, muszę się, proszę cię bardzo, masz kluczyki, słuchaj, i daj mi spokój. No, ale słuchaj, ty pójdziesz i tak siedzieć. Ała, zablokowałeś mnie, co to za pułapka? Ała, co ty tu robisz na mnie? Słuchaj, i tak ja ciebie zakopuję w tym momencie i dzwonię po policję, pójdziesz siedzieć, bo ja za ciebie nie będę siedział, rozumiesz? Siedź tam sobie grzecznie, bum. I niech tam zakopię go, idę szybko, słuchajcie, po policję, tu są jakieś dziwne, dziwne jakieś rzeczy, widzicie, nie mogę się stąd wydostać. Ej! Co jest? On mnie zaczarował? Słuchajcie, zaraz tu strzały z TNT wysadzę i BUM! Okej, udało się, słuchajcie, wydostałem się z tego, z tej sieci. Idziemy szybko po policję, żeby go złapała i wsadziła tego groźnego przestępcę, który sprzedał mi tą ciężarówkę. Także ja lecę na policję, a wy trzymajcie się, na razie, pa!